Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i moi drodzy, pisaliście mi, czy mogę zrobić tak, żeby mikrofon nie zasłaniał prawie całej twarzy, więc idąc tym tropem troszkę za waszymi komentarzami postanowiłem, że będę nagrywał teraz tak odcinki. Mam nadzieję, że będzie okej, okay. Nie, no troszkę obniżę faktycznie. W sensie lubię dać prosto do twarzy, bo on bardzo dobrze zbiera, jeżeli się mówi prosto do niego, więc... A nie chcę mieć go tak, bo by mi trochę zasłaniał ekran, więc tak go sobie trzymam. I tyle, więc co moi drodzy? Bardzo miło mi was widzieć. Cieszę się strasznie, że tak dobrze seria się przyjęła, że cieszę się, że troszkę taki powrót nostalgiczny. Przepraszam, że mam dzisiaj takie uklepane włosy, ale jest wieczór, jak nagrywam, przyjechałem dzisiaj na wieczór. I do Warszawy dostałem się stopem i że na stopa się troszkę stoi, to czekałem sobie, bo dzisiaj wieczorem mam jeszcze spotkanie o profilu alkoholowym, bo jak to nagrywam, jest środa. A środa to jest 23 stycznia, czyli urodziny kanału mniej więcej. To taka bardzo ważna rzecz. Pierwszy odcinek opublikowaliśmy równo rok temu, 23 stycznia, więc jak że po prostu jestem odpowiedzialną osobą, nie jeżdżę samochodem po alkoholu, więc przyjechałem sobie stopem, a w nocy wrócę ze znajomym, więc nie mam problemu wtedy. Ale teraz musiałem się jakoś dostać, więc jechałem w czapce i mam przyklepane włosy. To jakby dlatego chciałem wam to opowiedzieć. Cała reszta nie ma znaczenia. Co jeszcze ma znaczenie? Znaczenie ma to, że oczywiście gubię się w kilku rzeczach i zwłaszcza widziałem przy II wojnie światowej, pisaliście mi w szczególności, że po prostu przejeżdżałem obok, jak wilczy szaniec był. Ale to jest, że tak powiem, urok tej serii. Tak być tutaj musi, tak one musi wyglądać, więc słuchajcie, dzisiaj zagrajemy sobie może challenge. To jest challenge, słuchajcie, środowy, czyli challenge 23. Wy zobaczycie go 24. Możecie napisać, jeżeli graliście wy challenge, to jakim wy mieliście wynik na waszych. Widzę, że od razu, jak tylko zagrałem jeden odcinek, to już ktoś mi dał do znajomych. Słuchajcie, jeżeli robicie jakieś mapy, to dawajcie znać. To będę sobie przeglądał raz na czas, może ktoś jakąś fajną mapę zrobi. Dzisiaj zagramy sobie challenge klasyczny, to Today Challenge. Ja nie mam, że tak powiem, konta pro, więc nigdy nie wyświetla się w highscorach, ale są świry, które mają 3 najwyższe punkty, więc ktoś wstrzelił się idealnie w punkt, jeżeli chodzi o dzisiejsze miejsca. Widzę, że... Aha, bo to są z każdego dnia są zwycięzcy w porze. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, jak wygląda challenge dzisiejszy. On ma 3 minuty, to standardowe. Napa Auto Parts. Fajnie, dobra, jesteśmy w USA, no tyle mogę stwierdzić. Jesteśmy obok jakiegoś parku z kulbasów. Przy jakiejś stacji kolejowej. Muzyczka mi się wyłączyła? Sprawdzę sobie, co się dzieje. Dobra, dajmy sobie... Dobra, jest odtwarzanie w pętli, więc powinniście mieć to normalnie. Zastanawiam się, jak mogę szukać czegokolwiek. Phoenix Auto Body Salvage. Ok, czyli to jest niszczenie akurat pociągów. Kanada. Tylko, że to są wagony, które mają sobie napisane Kanada, wiecie to. Niekoniecznie musi oznaczać, że znajduje się w Kanadzie, bo skulbasy to takie żółte, to by bardziej mi sugerowało, że jestem w USA, ale fajnie byłoby znaleźć jakiś wskaźnik stanu, nie? Gdybym mógł znaleźć coś, co by mi podpowiedziało, w jakim stanie się znajduje, to by było super. Niektórzy ludzie mają te flagi stanu. Ostatnio mi właśnie mówiliście, że był flaga stanu Floryda, której nie znałem, znacznie się nie znam tych flag stanów. Jedyne co kojarzę, to pewnie każdy z was tę Kalifornię, czyli niedźwiedź kalifornijski, to jest jakieś boisko do baseballa. Dobra, jesteśmy na takim typowej amerykańskiej wioseczce. Polećmy jeszcze w tamtą stronę, może znajdziemy jakieś oznaczniki bardziej miejsca. Obawiam się, że trochę zepsułem sobie przez to. Fireworks. A tu? Coś jest jeszcze na tym napisane? Nie. Jest Carter, to jest jakaś stacja benzynowa z tego co widzę. Pole kempingowe. Źle, Ignacy, źle, będzie do dupy. 57 sekund mi zostało. Obawiam się, że ten challenge zagram bardzo kiepsko. Kiepsko. Bardzo kiepsko. To? Lucky Lake Community Center. Cokolwiek tu? To jest Texaco, czy coś takiego? Kurde, patrzcie, jakie w ogóle przestrzenie, co? O, tego poszukiwałem. Jakaś tama, coś. Dobra, no słuchajcie, wale w USA, w sensie bladego pojęcia, nie wiem, gdzie ja się mogę znajdować. Nie wiem, co gdzieś tu.
Wow, nawet nie było źle, bo ja. Czy jednak byliśmy w Kanadzie? No, tu jest jezioro. Lucky Lake. Odkryłem to Lucky Lake, ale. O, i to jest faktycznie Lucky Lake samo. Okej. Okay. Ej, to dobre, w sensie niezłe w ogóle, patrzcie, jaka droga. Kurde, linijka po prostu. Wziąć i postawić linijkę, nie? Dobra, to było ciekawe. Ale to stanowczo bym nie wiedział. No, gdybym był może Kanadyjczykiem, to może bym wiedział, gdzie znajduje się Lucky Lake, ale mój samochód idzie w tę stronę, już widzę. Jedziemy na południe. Dobrze widziałem tam coś? O, było coś? Pizzeria Boat Dock. Pizzeria? Kto pisze w taki sposób? Tam mogę jeszcze pojechać, ale nie chcę tam pojechać. To jest znowu ta pizzeria Boat Dock. Mówię, no ktoś musi ewidentnie znać tamte miejsca. Co się dzieje? Wytnę wam tamten fragment, żeby nie było syfu. Bo tam gdzieś się wyświetliły jakieś Windowsy, więc zobaczymy, jak to będzie bardzo źle wyglądać. Czy to wyciąłem, czy nie. Jeżeli wyciąłem to. To już widzieliście to. I tyle. Znowu bladego pojęcia nie mam, gdzie jestem. Coś tu, por favor. Colter Bay. No kurde, no gdybym był może Kanadyjczykiem, to może bym to wiedział. Gdzie się znajduje Colter Bay, czy cokolwiek innego. Ale że nie jestem, to nie wiem, słuchajcie, tak się składa. Kanadyjczykiem czy Amerykaninem może nawet. End road work. Wróćmy do punktu startowego. Pojedziemy tym razem w drugą stronę, jakby cofniemy się. Zobaczymy, gdzie nas ustrzelił samochód Google'a. Serio, w sensie naprawdę. Może dla Amerykanów to jest świetna zabawa, ale dla nas Polaków odkrywanie jakichś kurde pojedynczych wiosek w USA to nie jest najprostsza sprawa. Leaks Marina. No znowu walnę, wiecie, w Kanadę gdzieś. Ale wiecie, jakie to jest strzelanie takie. Jest pięknie tutaj. Nie ukrywam, że bawię się świetnie, bo jest bardzo ładnie. Ale jest ciężko, że nic nie trafię. Picnic area. No tak, jest jakaś część piknikowa. Tu jakaś zamknięta, remontowana droga. Coś tu remontują, że jest znak Do not pass. A on pojechał, patrzcie. Tu pany samochody jadą. Pan motorzysta. Nie, no słuchajcie, no jest strasznie trudny odcinek. Zupełnie. Yellowstone. Okej. Ja bym tego nie wiedział nigdy w życiu. W sensie mówię, to może być dla Amerykanów w miarę zrozumiałe, ale dla mnie nie jest w ogóle, więc. Nie wiem, dziwne to. Dawajcie następną rundę. Nie jestem za bardzo zadowolony. No znowu tu. Cholerne USA. Coś tu jest? To jest reklama? Alberta New Industry Hub. Alberta, moi drodzy, to jest stan w Kanadzie. To wiem, to jest Alberta. Alberta New Industry Hub. Że niby to tu jest, tak? Nie mogę tam wjechać, dobra? No ja na pewno strzelę, że jestem gdzieś w Albercie. No to tyle już wiem akurat, że znajduję się w Albercie. Wandering River w Albercie. No dobra, trochę rzek tu. Mają trochę tych rzek, czy nie? One są podpisane ze sobą, czy nie? No tu jest jakaś rzeka w Albercie, widziałem. Zastanawiam się, jak dużo tu może być rzek rzeczywiście. No musiałbym znaleźć pewnie góry, żebym szukał rzek. Żeby spływały mi. Peace rzeka się nazywa. Peace, peace, peace. Peace, peace. Wandering River to może być cokolwiek innego znaczącego, a niekoniecznie nazwa własne rzeki. Tak teraz o tym myślę sobie. Co tu było napisane? Żeby reportować ognie, jeżeli się rozprzestrzeniają. Coś?
Wandering River, to jest miejscowość. Minuta 10. Dobra, Wandering River to... Można oznaczać wszystko w gruncie rzeczy. To jest to Wandering River? Nawet tam nie wjechał Google o samochód, mój kochany. Kurde, Bela. Zły jestem, bardzo zły. Bardzo, bardzo zły. Tu jeszcze coś mamy, znak. Boyle-Lac-du-Blanche-Edmonton 235. Dobra, ale przynajmniej jest to trasa na Edmonton, więc... Mogę spróbować czegoś znaleźć tu jeszcze. 200 km od Edmonton. Edmonton to jest chyba stolica tego stanu. Pamiętam drużynę hokejową Edmonton Oilers, to jeszcze jak grałem w NHL na komputerze, pamiętam. Więc obstawiam, że to musi być w zakresie 200 km od... Strzelę gdzieś tam. Nie tak źle, patrzcie. Jest, był Wondry. Nie patrzyłem na granicę stanu. A nie, to było przy tym zielonym czymś. Dobra, Wandering River, czyli to była rzeczywista miejscowość. Okej, ja strzeliłem trochę wyżej, nad Edmonton. Jest tu Lac La Biche, czy Biche? Lac La Biche? La Biche. Tego akurat nie znałem. Ale dobra, 4000 punktów, nie jest źle. Widzę, że po prostu mam jakiś kanadyjski setup dzisiaj. A to już wygląda jak Polska. Nie, to my nie mamy takich słupów. Czy bardzo rzadko się już u nas zdarzają takie drewniane słupy. To musi być jakiś inny kraj. Aczkolwiek styl budownictwa taki środkowoeuropejski, bym powiedział. Kto ma takie trójkąty jeszcze? A, to był napis Google. Chociaż ten typ słupów my już mamy też. To może być Polska. Kurde, muzyki wam nie odpaliłem znowu. Cholera, ta pętla się zepsuła na YouTubie. A dałem sobie odtwarzanie w pętli, żeby... Kurde, Bella. Tam jakiś Opel stał, widzę na pod... Czy my jesteśmy w Polsce, naprawdę? Nie. To może być Serbia. W takim razie... Nimanie Kovačić. Purman, Zagórski, Brega. To może być Serbia. Chyba. Nie wiem, czy to może być Słowenia. Co jeszcze mogłoby to być? Czy to jest słowacki język? Bo czeski to chyba nie będzie. Ale jest dosyć górzyście. Co by mogło nam sugerować? No, Bałkany też są górzyste, Ignacy. No. No, stanowczo płaskie nie są Bałkany, więc... Winorośl? A czy to nie jest Chorwacja? Czy to może nie być do końca Chorwacja? Skoro jest winorośl, w Chorwacji są wina. Rosną wina w Chorwacji. Winorośle rosną w Chorwacji. Czyli jestem pewien na południowych stokach. Tak, północ, południowe stoki, bo wino rośli, generalnie rośnie na południowych stokach w naszej kulturze, czy w naszej, na naszej półkuli. Więc jestem na południowych stokach. Południowe stoki w Chorwacji, gdzie mogą się znajdować? Gdzie się w Europie jeszcze hoduje wino? Poza Włochami? Kliknij gdzieś tu na razie. Bym strzelił gdzieś tu. Ach, cholera! Chorwacja, ale kompletnie inna część. Patrzcie, ta część Chorwacji. Jest ta Petrowa Góra, wielki, o, Velika Petra Gorska. Czyli dobrze, Chorwacja, dobrze rozpoznałem, ale nie rozpoznałem dobrze części Chorwacji. Nie wiedziałem, gdzie są stoki w ogóle winne w Chorwacji, więc to był trochę mój błąd. Ale dobre, ładnie, że się udało trafić. Kurde, jakim cudem ktoś tu ustrzelił 25 tysięcy punktów, serio. Jestem w pełen podziwu. No i znowu jakiś kurde anglosasi cholerni. No to tak to wygląda, jak jakaś taka zabudowa amerykańska i te... No po prostu coś w tym kurde stereotypie jest. Zauważyliście, że pod każdym cholernym amerykańskim domem musi stać ten... Albo kanadyjskim te pieprzone pick-upy. Naprawdę, w Polsce jest sporo SUV-ów, nie? Ale nie jest ich aż tyle. Przynajmniej nie wydaje mi się, że jest ich aż tyle.
ta winorośl mi trochę podpowiedziała, dobrze, kurde, to wino ustrzeliłem, nie? Gdybyśmy tej latorośli tam winne nie ustrzeli, to ja bym nie wiedział, gdzie jestem, ale wino dużo daje, bo jakby z winem jest o tyle spoko zwykle, że jest kilka krajów, w których się dzieje i robi wino. Maynard Dixon, Home and Studio Fine Art Gallery. Szkoda, że niestety nie mogę więcej rozczytać z tego, więc może podjadę odrobinkę bliżej i może odczytam jakiś adres tego. Utah. Utah to jest stan w USA. Utah Tribes. Czy Utah Tribe? Dobra, to znajdźmy na razie stan Utah. Utah Jazz jest tak. Utah, tutaj. Utah. I szukajmy jakiegokolwiek sygnału, gdzie się znajdujemy w tym stanie Utah. Dobra, to jest to studio cholerne. Znak jakikolwiek potrzebuję. Arrowhead Country Inn. Gdybym używał Google'a i wpisywał sobie na drugiej przeglądarce, to bym może coś więcej widział, ale że tego nie robię i robić nie planuję, to... Dobra, to szukajmy szybko znaku jakiegokolwiek z kilometrami. Tam było tylko ograniczenie w milach, to, ale jakby nie potrzebuję już wiedzieć, czy są mile, czy nie, bo wiem, że już jestem w USA i wiem, że jestem w stanie Utah, więc jakby... To nie ma dla mnie aż takiego znaczenia. Kurde... To by dużo mi dało taka tabliczka czasami. Ale koniec, ktoś tu hoduje. No skoro tu żyły wcześniej indiańskie plemiona, to można do mnie... Swoją drogą, przepięknie wygląda ten stan, co? Tak człowiek czasami, kurde, żachnie się, jak nagrywam te odcinki. Ja pierniczę, ale niektóre miejsca na świecie są przepiękne. Ja mam w ogóle jakiś straszny urok do takich otwartych, wielkich przestrzeni. W ogóle do takich monstrualności natury. W sensie, że widzę taką wielkość i siłę natury. Orderville, Tree City USA. Zajebiście. Na pewno mi to opór dużo mówi. Miejscowość Orderville. 28 sekund. Jest jakaś fala radiowa tutejsza. Utah. Tu coś znak? Dobrze widzę? Joe Rock Shop to mi nie pomoże. Family Dollar. The Rock Stop. Utah. I jakiś Rock Stop. Nie mam odrobinę płaskiego, mam odrobinę... Kurde, nie kliknąłem! Ale jestem zły, ale to było w Utah. O Boże, jak dupa, ja miałbym przecież parę tysięcy punktów. Nie zdążyłem kliknąć. Niedobrze, bardzo niedobrze, zły jestem na siebie. No nic, zdarza się, słuchajcie, zdarza się i najlepszym, więc co? I najgorszym też, i takim kiepakom jak ja też się zdarza. Więc niestety kompletnie nie trafiłem tej końcówki, więc co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. To co, ja bym Ignacy byście wy, a to moi drodzy był GeoGuessr, my widzimy się już standardowo jutro o 17. Bajo!